Szanowni Państwo, zbliżają się wybory samorządowe. To czas niezwykle ważnych decyzji. 7 kwietnia mieszkańcy zdecydują, czy chcą, aby rozwój naszego miasta był kontynuowany. Jako Koalicja Obywatelska udowodniliśmy, że potrafimy skutecznie realizować oczekiwania mieszkańców. W przeciwieństwie do radnych, którzy negują od wielu lat nasze działania, którzy funkcjonują w dwóch różnych blokach, ale w naszej ocenie są to bloki pisowskie, my jesteśmy wiarygodni. Oni mówią o potrzebie zmian, a my te zmiany sukcesywnie realizujemy. Oni mówią, a później głosują przeciwko konkretnym rozwiązaniom prawnym umożliwiającym wprowadzenie oczekiwanych przez mieszkańców zmian, a my te zmiany krok po kroku sukcesywnie realizujemy. W tej kadencji, pomimo wielu zewnętrznych, niesprzyjających nam okoliczności, zrealizowaliśmy bardzo dużo oczekiwań mieszkańców. W okręgu drugim, który obejmuje Śródmieście, Wyzwolenia, Batorego, Kunterszyn, Tuszewo, z którego kandyduje do Rady Miejskiej zarówno Katarzyna Dejewska, Krzysztof Misiewicz, ja, jak i inni członkowie Koalicji Obywatelskiej, zrealizowaliśmy bardzo dużo inwestycji infrastrukturalnych. Wyremontowaliśmy ulice, m.in. Sienkiewicza, Rybacką, Królewską, Rapackiego i Sikorskiego. Rozpoczęliśmy długo wyczekiwaną przebudowę dróg na osiedlu Mały Kunterszyn. Przebudowaliśmy już ulicę Towarzystwa Jaszczurczego i Ruchniewicza. Za chwilę rozpocznie się remont ulicy Kunickiego. Ponadto wybudowaliśmy dwa ważne łączniki dróg, Rapackiego, Dworcowa Waryńskiego oraz Toruńska i Kwiatowa. Wyremontowaliśmy też wiele chodników, chociażby pierwszy z brzegu przykład chodnik wzdłuż ulicy Moniuszki. W kolejnej kadencji Rady Miejskiej Grudziądza będziemy kontynuować te dobre działania, które już w pewnym sensie wpisały się w domenę, w tradycję Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Dlatego wyremontujemy też w kolejnej kadencji ulicę Dworcową, Moniuszki, Wyzwolenia i Batorego. Będziemy kontynuować przebieg przebudowy dróg na osiedlu Mały Kunterszyn oraz w centrum miasta. Rozpoczniemy też długo wyczekiwane inwestycje drogowe w Tuszewie. Ponadto wybudujemy chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Rapackiego, tak aby mieszkańcy ulicy Rapackiego, ale też osiedla Staromiejskiego mieli bezpieczny dostęp do swoich mieszkań. Jeżeli chodzi o inwestycje w obszarze, w okręgu pierwszym, powie o nich Jakub Kopkowski. Szanowni Państwo, ja reprezentuję okręg numer 1, Tarpnów-Czarki. Miałem przyjemność reprezentować mieszkańców tego okręgu podczas 7 kadencji samorządu. Teraz kandyduję również podczas tych najbliższych wyborów samorządowych i chciałem zwrócić uwagę, że obecne inwestycje realizowane przy współpracy radnych Koalicji Obywatelskiej opiewały na kwotę ponad 500 milionów złotych. To są kwoty podane inwestycji realizowanych przy współpracy gminy Miasto Grudziądz, jak i spółek samorządowych. W tej części miasta, w północnej części miasta zrealizowano również wiele ważnych i ciekawych inwestycji. Jednym z nich była budowa nowej drogi Polskiej Strefy Inwestycji, dzięki którym zapewniono dostęp do nowych terenów inwestycyjnych. Też w przyszłości na pewno będziemy ściśle współpracować z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, żeby powstały nowe miejsca pracy, dobrze płatne. Wśród innych inwestycji takich drogowych należy podkreślić przebudowę ulicy Kościuszki, ulicy Jaworowej, Morelowej, Platanowej. Dużo ulic zyskało też nowoczesne oświetlenie LED-owe. Tutaj miejska spółka MPGN również przeprowadza wiele inwestycji w modernizację, w remonty kamienic. Jednym z takich czołowych inwestycji był remont kamienicy przy ulicy Legionów 33. Spółka przy współpracy z gminą będzie dalej realizowała swoje zadania statutowe. Wśród kolejnych inwestycji, które planujemy zrobić w nowej kadencji samorządu, to będą też inwestycje drogowe, czyli remont ulicy Jaśminowej, bo powstanie tam nowoczesne oświetlenie LED-owe, remont ulicy Dębowej, powstanie nowa bezpieczna ścieżka pieszo-rowerowa plus nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED-owe. Zrealizujemy też remonty w obrębie Śródmieścia. Wyremontujemy ulicę Forteczną, Jagieły, Mieszka I oraz Lipową. Jak wiemy, są to ulice strategiczne dla miasta, ponieważ są też ulice, które łączą miasto z gminą Grudziądz. Odbędą się również remonty takie bieżące, również osiedlowych ulic, skwerów i chodników oraz będziemy dbali o poprawę estetyki na naszych osiedlach.
zrobimy nowe nasadzenia oraz zrealizujemy nowe inwestycje związane z powstaniem przyjaznych miejsc osiedlowej rekreacji przy współpracy z właścicielami pobliskich nieruchomości, czyli spółdzielnią mieszkaniową, MPGN-em oraz właścicielami prywatnymi nieruchomości. Też będziemy realizować tutaj nowe inwestycje, jeśli chodzi o taką poprawę nowych miejsc rekreacji. Moim takim osobistym priorytetem jest, aby w północnej części miasta powstała mała miejska tężnia solankowa z ławkami, aby mieszkańcy pobliskich bloków zyskali nowe miejsce relaksu, odprężenia i regeneracji w bliskim sąsiedztwie swojego domu. Też będziemy realizować inwestycje edukacyjne. W tej części miasta jest potrzeba remontu boiska wielofunkcyjnego przy trzecim liceum ogólnokształcącym, gdzie już obecnie trwają prace związane z dokumentacją finansową, oraz będziemy wspierać tutaj budowę basenu przy szkole podstawowej numer 18 oraz też o powstanie nowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych na ulicy Lipowej. Ja bym chciała zacząć od tego, jak bardzo ważnym elementem w każdym mieście, w funkcjonowaniu każdego miasta, jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Drużyna Koalicji Obywatelskiej z sukcesem zabiegała w tejże kadencji o rewitalizację Spichlerzy, Domu Towarowego Korzeniewskich i innych zabytków. Dzięki naszym działaniom utworzone zostało Muzeum Handlu Wiślanego Flis, które działa bardzo dobrze, przyciąga mieszkańców, przyciąga turystów, przyciąga wycieczki szkolne, dzieci, które są bardzo zadowolone, oraz rozpoczęte kolejne etapy rewitalizacji Góry Zamkowej. Zależy nam na przywróceniu blasku pozostałym zabytkom, dlatego będziemy kontynuować te działania w tym zakresie rewitalizacji w kolejnej kadencji. Jako Grudziądzanie mamy ogromne szczęście, że otaczają nas dwa jeziora. Jednym z nich jest jezioro Tarpno, nad którym w tej kadencji Rady Miejskiej powstała piękna plaża i infrastruktura turystyczna i rekreacyjna. W kolejnych latach będziemy nadal zagospodarowywać tereny wokół tego jeziora, między innymi poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz rewitalizację Parku Wielkie Tarpno i utworzenie na jego terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej. Katarzyna Dajewska, okręg numer 2. Dziękuję, Pawle. Szanowni Państwo, tutaj moi poprzednicy wymienili już wiele pozytywnych zmian, które zaszły w naszym mieście, ale to nie wszystko. Ja chciałabym pochylić się nad programem dla młodych lekarzy, który już funkcjonuje w naszym mieście, który ma na celu przyciągnąć młodych lekarzy do naszego miasta, do naszego szpitala. I tutaj już widać efekty, ponieważ coraz więcej młodych lekarzy rozpoczyna staż podyplomowy, a wkrótce szkolenie specjalizacyjne w naszej placówce. Również chciałabym wspomnieć o obszarze edukacji, czyli termomodernizacja szkoły podstawowej numer 17, przedszkola Kopernik przy ulicy Dworcowej, także remont elewacji drugiego liceum ogólnokształcącego. No i szanowni Państwo, jako drużyna Koalicji Obywatelskiej ożywiliśmy także ulicę Spichrzową, aktywizowaliśmy grudziąckich seniorów, czy także utworzyliśmy przestrzeń rekreacyjną przy ulicy Portowej. Dziękuję. Krzysztof Misiewicz. Szanowni Państwo, jako członek Komisji Bezpieczeństwa w obecnej Radzie Miejskiej chcemy dalej dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, przede wszystkim o zwiększenie kontroli Policji, Straży Miejskiej, o zwiększenie monitoringu oraz korzystanie z dobrodziejstw nowoczesnej technologii sztucznej inteligencji. Chcemy również propagować ideę sportu wśród dzieci i młodzieży w szkołach oraz chcemy również wspierać kluby sportowe, zawodowe, GKM, Olimpia. Także cały czas chcemy współpracować jak do tej pory. Szanowni Państwo, oprócz tych inwestycji, które
Oprócz tych inwestycji, o których mówiliśmy przed chwilą, inwestycją, która łączy całe miasto, ale przede wszystkim te nasze dwa okręgi, okręg pierwszy i drugi, to są baseny otwarte w Tarpnie. Wiemy, że te baseny z różnych przyczyn dzisiaj nie mogą funkcjonować, bo nie są bezpieczne dla mieszkańców. Dlatego już w tej kadencji Rady Miejskiej opracowana została stosowna dokumentacja. Na jednej z ostatnich sesji, bodajże na ostatniej sesji, zabezpieczyliśmy środki na wkład własny do inwestycji polegającej na rewitalizacji tych terenów rekreacyjnych. Dlatego w ciągu najbliższego czasu, może jeszcze w tym roku, rozpoczniemy działania zmierzające do tego, aby w przyszłym roku mieszkańcy Grudziądza mogli korzystać z basenów otwartych w Tarpnie. Planowaliśmy tę inwestycję przeprowadzić w ciągu obecnej kadencji Rady Miejskiej Grudziądza, jednakże ze względu na różne okoliczności, między innymi blokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, nie mieliśmy możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, bo było to bardzo ciężkie ze względu chociażby na to, że musieliśmy ubiegać się o środki na budowę hali targowej przy ulicy Łyskowskiego w ramach Polskiego Ładu, a nie na baseny, ponieważ środki z KPO, o czym już Państwu kiedyś mówiłem, były dla nas, dla Polski zablokowane. Teraz mamy odblokowane, także do Grudziądza popłynie bardzo wiele środków i te inwestycje, które wymieniliśmy w ciągu najbliższych 5 lat, jeżeli Państwo zaufacie Koalicji Obywatelskiej, obdarzycie nas ponownie mandatem zaufania, będziemy realizować. Powtarzam, Szanowni Państwo, inni radni, przedstawiciele innych ugrupowań, którzy mają swoich reprezentantów w Radzie Miejskiej, mówią o inwestycjach, my nie mówimy, my działamy, my realizujemy je, jesteśmy w tym wiarygodni. Jeżeli są jakieś pytania, proszę jeszcze o Jakub Kupkowski. Ja chciałbym dodać, że oprócz takich inwestycji twardych, jakby infrastrukturalnych, my jako drużyna Koalicji Obywatelskiej zwracamy uwagę na projekty miękkie, projekty skierowane typowo do konkretnych osób, grup społecznych. Chcemy jeszcze dodatkowo otworzyć się jeszcze bardziej na potrzeby mieszkańców, wspierać inicjatywy oddolne, być otwarty na ten dialog z mieszkańcami i wspierać środowiska czy senioralne, czy młodzieżowe przy tworzeniu kolejnych osiedlowych klubów seniora, klubów młodzieżowych, poprzez na przykład organizacje potańcówek dla seniorów, które jak wiemy są bardzo oczekiwane przez mieszkańców. Też chcemy uruchomić w Grudziądzu tak zwane Grudziądzkie Centrum Kontaktu. Miałoby to być specjalna infolinia bądź aplikacja mobilna do szybkiego i łatwego zgłaszania usterek i problemów techniczno-infrastrukturalnych. Wiem, że takie infolinie działają w innych miastach. W Grudziądzu jest taka potrzeba i chcemy te Grudziądzkie Centrum Kontaktu uruchomić w nowej kadencji samorządu. Szczególnie w tej części właśnie Kunterszyn, Owczarki, Tarpno. Ja tam nieraz jeżdżę i widzę, że te drogi są w koszmarnym stanie, my to wiemy i one nie wyglądają jak za poprzedniego ustroju, ale jak po jakichś czasami bombardowaniach. Ja nie wiem, jak kobiety z dzieckiem mogą przejeżdżać wózkiem po wielu chodnikach. I czy waszym zdaniem, pewnie to Paweł to pytanie, te remonty dróg nie postępują za wolno, bo oczywiście można wyremontować jedną drogę na tym osiedlu, drugą na tym, ale mieszkańcy ciągle do nas dzwonią i mówią, że dobrze, no co z tego, że mamy 50 metrów wyremontowane, a całe osiedle i tak tonie w wodzie, nie ma kanalizacji, nie ma krawężników, co z tym zrobić? Oczywiście, panie redaktorze, potrzeby inwestycyjne w obszarze infrastruktury drogowej są olbrzymie. Środków niestety jest niewystarczająca liczba, tak jak powiedziałem na początku, mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, chociażby Polski Ład, który wydrenował środki samorządom, nietransparentne finansowanie wsparcia przez ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości, który większość tej kadencji sprawował władzę w Polsce. No, wojna w Ukrainie, COVID-19 spowodowały i brak środków z KPO spowodowały, że tych pieniędzy do samorządów trafiało za mało. Liczba tych środków, które powinny trafiać, ilość tych środków była niewystarczająca. W związku z tym nie mogliśmy zrealizować tylu inwestycji drogowych, które planowaliśmy na początku kadencji. Teraz wiemy, że mamy środki z KPO, wreszcie fundusze europejskie popłyną do Polski wielkimi strumieniami, więc będziemy mogli inwestować w różne obszary funkcjonowania miasta i te środki, które popłyną na inwestycje w różnych obszarach, na które do tej pory nie płynęły, będziemy mogli zwalniać i realizować inwestycje dróg. Dlatego jestem przekonany, że te inwestycje, które tutaj wymieniliśmy, drogowe, to jest takie minimum, które zrealizujemy w ciągu najbliższych 5 lat. Wśród tych dróg
dróg, są drogi w Owczarkach, ale też są drogi na Kunterszynie, o których wspomniał pan redaktor. I tak jak powiedziałem, inni radni zlokalizowani gdzieś tam w różnych, w naszej ocenie, pisowskich blokach, mówią tylko, że trzeba zrobić tą drogę, tamtą drogę i tak dalej. Jak gdy przychodzi co do czego, gdy trzeba głosować nad konkretnymi rozwiązaniami prawnymi, nad konkretnymi uchwałami umożliwiającymi realizację oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, ci radni mówią nie, głosujemy przeciw, tak? Nie wnosząc żadnych poprawek i nie dając nic w mojej ocenie z siebie. W związku z tym my jesteśmy wiarygodni. Myślę, że mieszkańcy widzą to, że nie tylko mówimy, ale też robimy, działamy na rzecz mieszkańców i te działania są widoczne, są namacalne, tak? Wyremontowaliśmy dwie drogi na Kunterszynie, za chwilę rozpocznie się remont trzeci. Wiemy, że jest ich jeszcze sporo, ale deklarujemy mieszkańcom i tak będzie. Będziemy remontować te drogi. Wiemy, że wiele dróg w Owczarkach jest w takim stanie, jak pan redaktor opisał. Dlatego zaczęliśmy sukcesywnie realizację remontów także na tym osiedlu mieszkaniowym i te drogi też są widoczne. Też już mieszkańcy nie toną w błocie. Oczywiście tych potrzeb, tak jak podkreślam po raz kolejny, jest bardzo dużo i sukcesywnie je będziemy realizować.